Hello, hello, pozdrawiamy Was. Jedziemy po raz ósmy z rzędu do Chorwacji. Tradycji staje się zadość. Dojeżdżamy w tej chwili do Koszalina. Już zaczyna deszcz padać. Jedziemy od Koszalina piękną drogą. Dodam, że drogą bezpłatną. Ostatnia stacja benzynowa przed granicą zaliczona. To już jest Deutschland. Dlaczego wybieramy Niemcy? Bo możemy jechać do Chorwacji przez Polskę autostradą A1. Ale autostrada A1 jest w remoncie, jest zakorkowana. Jest to jedyna pionowa autostrada w Polsce. Dla nas trasa przez Niemcy jest trasą po prostu wygodniejszą. To również te przepiękne widoki. Będziemy jechać za dnia przez Alpy po to, żeby sobie nagrać super pamiątkę na przyszłe lata. Bo nie wiadomo, gdzie w przyszłym roku pojedziemy, czy znowu do Chorwacji, czy może gdzieś indziej. Mamy po lewej stronie Hamburg, tutaj mamy na prawą stronę Drezno. Obkrążyć Berlin od strony północnej i zachodniej, dlatego jadę na Hamburg i na Potsdam. Autostrada ze Szczecina do Berlina to jest A11, a tutaj wjeżdżamy teraz na A10, a później z Berlina będziemy wyjeżdżać na A9, także po kolei 11, 10 i 9. Z naszego domu do Berlina jedziemy 4,5 godziny, a później z Berlina do Monachium się jedzie tak około 5 godzin. Natomiast nigdy w życiu mi tak nie wyszło. No i teraz dlaczego mi tak nie wyszło? Dlatego, że jadąc, że obkrążając Berlin, obkrąża się to przez 1 godzinę. Dlatego trzeba dodać 4,5 godziny, 5 godzin z Berlina do Monachium plus 1 godzinę na obkrążenie tego Berlina i to tylko pół Berlina. Teraz mamy Hamburg, Rostock prosto, my skręcamy na Potsdam. To znaczy, że będziemy skręcać na południe Niemiec. My jedziemy prosto na Lipsk. Rozjazd na autostradę A9 na Monachium i Lipsk wygląda w ten sposób. Zbliżamy się do Monachium, już pojawiają się informacje, że to będzie droga również na Austrię i do Włoch. Od Berlina do Monachium ta droga jest cały czas trzypasmowa. Jest to zdecydowanie inna droga niż przez Czechy i Austrię, gdzie mimo opłaty za winietę jedzie się po prostu jednopasmową drogą krajową. Po lewej stronie do Monachium, a prawa strona nasz Salzburg. Musimy się trzymać lewej strony. Lewa strona to Salzburg, a prawa to Innsbruck. Właśnie przekroczyliśmy granicę austriacko-niemiecką i pojawiły się już takie oznaczenia. Interesuje nas Villach, Lublana. Kilkanaście kilometrów za Salzburgiem, już na trasie do Villach zaplanowaliśmy postój przy restauracji McDonald's. Jest to jeden z najpiękniej położonych McDonald'ów, jakie widziałem. Czekamy, jak zrobi się widno. A tak wygląda parking i McDonald's z rana przy świetle dziennym. Piękna góra. Jesteśmy już w Alpach. Ile tuneli przejeżdżamy? To jest pierwszy. Dziewczyny, liczycie. Z tymi tunelami w Austrii to jest tak. To przed tunelami są światła. Czerwone, zielone. Jeżeli czerwone, wiadomo, stoimy. Ale mamy niespodziankę. Nie możemy wjechać do tunelu. Jest stop. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jest bardzo ciepło, jadą samochody, zbiera się tutaj dużo spalin i nie ma tego odprowadzania. W związku z tym grozi tutaj wszystko samozapłonem i po prostu tunel działałby jak taki komin, by wszyscy spłonęli. I nawet jak tutaj byliśmy o godzinie 9 czy 8 nad ranem, to nic nie znaczyło. Było bardzo dużo samochodów. Zamiast płynnej jazdy, 2 lata temu staliśmy w mega wielkich korkach. Jechaliśmy do Chorwacji tak, że byliśmy tam dopiero na miejscu na godzinę 18. W następnym roku pojechaliśmy nocą, ale z kolei nie widzieliśmy tych pięknych Alp dookoła. A dzisiaj zaplanowaliśmy tak podróż, żeby być tutaj w Alpach na początku na godzinę 7. Jak widać, nie ma tutaj tłoku na razie na drodze. Alpy jeszcze śpią, widać pod taką cieplutką pierzynką. I ta trawa tu jest taka soczysta, zielona. Szkoda, że nie mogę spojrzeć. On jest na takiej skale przecież. Taka panoramiczna wycieczka bez konieczności wysiadania z samochodu. Ja
Jak się jedzie do Chorwacji przez Wiedeń, później Graz i Maribor, to takich widoków po prostu nie ma. Ale słońce pięknie oświetliło górę. Super. Wcześniej pojawiły się informacje, że tutaj za to będzie trzeba zapłacić. Opłata tak zwana odcinkowa. Ja już tędy jechałem kilka razy i postanowiłem tym razem zapłacić przez internet. Wchodzę na stronę Asfinag, kupuję winietę 10-dniową, zaznaczam, że jestem przedsiębiorcą i zaznaczam, że nie chcę faktury. Później uzupełniam dane z samochodu. Później kupuję winietę odcinkową, zaznaczam trasę A10, będę przejeżdżał przez Saint-Michel. Kupuję dwa przejazdy. I jak działa elektroniczna opłata odcinkowa? Po prostu podjeżdżam pod bramkę i szlama się unosi do góry. Wjeżdżamy w związku z tym na self-service. Opłata. O, proszę bardzo. Przeczytało nam rejestrację i bramka się podniosła od razu. Nie stoimy w korkach. To kiedyś słyszałem na reklamie telewizyjnej, internetowi mają lepiej. Przez Udine. Ładnie jest tutaj wszystko opisane na drodze. Austria. Mały kraj, wielkich możliwości, ale też i wielkich opłat autostradowych. Po pierwsze, zapłaciliśmy winietę. Po drugie, zapłaciliśmy opłatę odcinkową. Teraz wjeżdżamy do Karawanken Tunnel. Musimy znowu zapłacić za wjazd, ale wjazd jest na terenie Austrii, a wyjeżdża się już na terenie Słowenii. Skorzystałem również ze strony internetowej. Opłaciłem ten odcinek przez internet. Czyli wszędzie można byłoby podjechać, tak? Tam chyba gdzie nie ma kolejki. No i to jest super, to mi się podoba. Come on, come on. No nie tak prędko. Hello. Czyli warto było zapłacić. Jest to swego rodzaju atrakcja. No, no. Za taki widok niecodzienny. No prawdopodobnie 17, może 18 tunel. Karawanken tunel. 7 kilometrów, 8 prawie. To też jest pierwszy tunel, gdzie jest ruch naprzemienny w tom i z powrotem. Bo do tej pory we wszystkich tunelach jechaliśmy w jednym kierunku. Zobaczcie, jest 35 stopni w tunelu. Te wiatraki pod sufitem nie dają rady odprowadzać tego całego gorąca ze spalin. Zresztą w samochodzie czuć te spaliny. Słowenia potwierdziła to, że jest jej krajem zakorkowanym, no dlatego żeśmy jednak unikali tej drogi przez Słowenię. Póki co wybór okazuje się nietrafny, bo po pierwsze paliwo drogie, droższe niż w Austrii i w Niemczech. No i teraz właśnie to, co nas najbardziej narzekałem, czyli zakorkowane drogi w Słowenii. Zamiast jechać na wakacje, stoimy. Chciałbym powiedzieć, że mijamy Lublanę po lewej stronie, ale to mijanie to jest na wyrost powiedziane. No korek jest maksymalny. Teraz chcę powiedzieć, że na tej tablicy zielonej napisane jest Zagrzeb, Koper i ten kierunek właśnie nas interesuje. Koper, Postojna, Rijeka. My w tym roku wybieramy się w okolice Rijeki, w związku z tym będziemy skręcać w prawo. A Zagrzeb, ci co jadą na przykład na południe Chorwacji, no to w lewo. Trasa na Koper jest trasą mocno turystyczną, no tutaj jedzie sporo turystów. Chcę pokazać, że naprawdę ta trasa jest mocno zakorkowana. Jak żeśmy jechali tutaj kilka lat temu, też mieliśmy problemy z płynnością jazdy. Skręcamy. My w tym roku wybieramy wakacje w okolicy Rijeki, konkretnie na wyspie Krky. Skręcamy na Rijekę. Postojna jest Rijeka. Dobrze, idziemy tu. Po prawej stronie jest
Jama Postojna. Bardzo fajna atrakcja, polecamy ją. Jazda bez GPS-a dla mnie to takie, powiedzmy, wyzwanie. Jakby co, w zapasie mam ten GPS, ale po prostu bawię się na drodze, patrzę na te znaki, jadę po znakach. Wszystko jest. Dla mnie wtedy jest to jakby ciekawsza trasa i się już przyzwyczaiłem jeździć bez GPS-a. Wolę, żebym to ja sobą kierował, nie GPS mną.